Matka Boża Luczmierska Królowa Podhala. Luczmiersz jest najstarszą wsią na Podhalu, położoną w Kotlinie Nowotarskiej, dwa kilometry od Nowego Targu, u ujścia rzeki Lepietnicy do Czarnego Dunajca. Jej bogactwem są torfowiska oraz kamieńce nadrzeczne wykorzystywane jako kruszywo. W Luczmierzu urodził się autor legendy tatr Kazimierz Tetmajer. W kościele parafialnym, głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej zwanej królową Podhala. Historia sanktuarium w Luczmierzu sięga roku 1234. I nierozelwalnie wiąże się z historią rodu Gryfitów. Wtedy to Teodor Gryfita, wojewoda krakowski, otrzymał od księcia krakowskiego Henryka Brodatego dokument, na mocy którego otrzymał on przywilej prowadzenia akcji kolonizacyjnej na Podchalu. Nad rzekami Biały i Czarny Dunajec, Lepietnica, Rogoźnik oraz w okolicach Szczyżyca W 1234 roku rozpoczęto w Ludźmierzu wznoszenie modrzewiowego kościoła, by szerzyć na tych terenach wiary. I w tym właśnie celu Teodor Gryfita sprowadził do Ludźmierza cystersów z Wkrótce Krótce po wykończeniu kościoła obok świątyni stanął niewielki klasztor cystersów wraz z budynkami gospodarczymi. Ze względu jednak na surowy klimat, powodzie oraz częste napady zbójeckie i najazdy Tatarów, w 1245 roku zakonnicy przenieśli się do Szczyżyca. Mimo opuszczenia ludźmierza cystersi kierowali parafią do roku 1824. Samo istnienie kościoła oraz parafii. Potwierdził Jan Długosz w XV wieku. W 1796 roku pożar strawił pozostawione zabudowania klasztorne, a w latach 1869-77 postawiono murowaną świątynię neogotycką. I 15 sierpnia 1890 roku Biskup krakowski, ksiądz kardynał Albin Dunajewski dokonał konsekracji świątyni. Do jego wnętrza przeniesiony został ołtarz wraz z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej. Od 1824 roku funkcję duszpasterską przekazano pod zarząd diecezji tarnowskiej, a w 1881 diecezji krakowskiej. Z Cystersami związane są początki kultu Matki Bożej w Ludźmierzu. Kult łaskami słynącej figury Matki Bożej ludźmierskiej rozwijał się na podchadu stopniowo, począwszy od średniowiecza. Wyraźny rozwój kultu nastąpił w okresie Odnowy Trydenckiej. Ruch pielgrzymkowy do w drugiej połowie XVIII wieku był tak duży, że w 1776 roku władze diecezy zgodziły się, aby cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej została umieszczona w ołtarzu głównym. I w 1795 roku specjalnie dla figury wzniesiono rokokowy ołtarz, Mieczysław Orłowicz, opisując ludźmię z kościołem, zapisał, że podczas głównego odpustu w dniu 8 września gromadzi się tutaj do 20 tysięcy górali z całego Podhala. Najnowsze badania wykazały, że figura Matki Bożej Ludźmierskiej, królowej Podhala, została wykonana około 1400 roku. Rzeźba zaliczana jest przez historyków sztuki do typu tak tzw. pięknych Madon z tzw. szkoły sądeckiej lub spisko sądeckiej. Nieznany artysta wyrzeźbił figurę w drewnie lipowym. Pozłacana rzeźba liczy 125 cm wysokości i przedstawia Matkę Bożą, która w prawej dłoni trzyma berło, zaś na lewej ręce dzieciątko Jezus. Twarz Gazdziny podhala jest pełna wdzięku i lekko uśmiechnięta. Z powstaniem figurki Gaździny podhalańskiej wiąże się legenda. Kupiec, który handlował węgierskim winem, jadąc do nowego targu, zbłądził na bagnach i torfowiskach. Kiedy się modlił, objawiła mu się świetlista postać uśmiechniętej pani. Która przywiodła go pod kościół w Ludźmierzu. Miejscu, w którym uklęknął, żeby podziękować Bogu, zaczęło bić źródełko. Kupiec złożył śluby, że przyniesie do kościoła figurkę podobną do tej, którą spotkał na bagnach. Od 1776 roku znajduje się w głównym ołtarzu z uwagi na ciągłą adorację ze strony wiernych. Replika figurki znajduje się przy źródełku obok wejścia do sanktuarium. W 1934 roku probość ludźmierski ksiądz Józef Styrylski rozpoczął starania o koronację figury. Niestety wybuch II wojny światowej powstrzymał ten projekt. Ponowne starania o koronację podjął kolejny probość w Luczmierzu ksiądz Leonard Haredziński. Starania zostały uwieńczone 15 sierpnia 1963 roku. Papieskie korony na cudowną figurę królowej Podhala nałożyli ksiądz kardynał Stefan Wyszyński oraz ksiądz biskup Karol Wojtyła. Na zakończenie uroczystości koronacyjnych czterech biskupów wzięło feretron z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej, aby procesyjnie wnieść ukoronowany wizerunek do kościoła. W momencie podniesienia feretronu figurka przechyliła się, a z ręki gaździny Podhala wypadło berłok, które pochwycił ksiądz biskup Karol Wojtyła, wykazując się wyjątkowym refleksem. To niezwykłe zdarzenie skomentował wówczas ksiądz prymas tysiąclecia, zwracając się do biskupa Wojtyły słowami no Karol, Matka Boża przekazuje Ci władzę. W 15 lat później Karol Wojtyła został papieżem. Korony nałożone na figurę podczas koronacji w 1963 roku zostały skradzione w marcu. 1983 roku. Podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny w dniu 23 czerwca 1983 roku na krakowskich Błoniach Jan Paweł II poświęcił nowe korony dla Matki Bożej Ludźmierskiej. Rekoronacji cudownej figury gaździny Podhala dokonał kardynał Franciszek Macharski 15 sierpnia 1983 roku. W pobliżu kościoła znajduje się ogród różańcowy z dwudziestoma kaplicami góralskimi przedstawiającymi tajemnice Różańca Świętego. Ufundowali go podhalanie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, pielgrzymi, kapłani oraz parafianie dla upamiętnienia modlitwy różańcowej papieża w 1997 roku. Pięknie zaprojektowany i zadbany stacje różańca wykonane są z marmuru, a nad całością góruje stacja ukrzyżowania Pana Jezusa. Święty Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu dwukrotnie spotkał się z cudowną figurą gaździny Podhala. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i odprawionej przez papieża mszy święty na lotnisku w nowym targu w dniu 8 czerwca 1979 roku na ołtarzu znajdowała się figura Matki Bożej Ludźmierskiej. Drugie spotkanie świętego Jana Pawła II z Matką Bożą Ludźmierską miało miejsce 7 czerwca 1997 roku. Wówczas to papież Polak nawiedził ludźmierskie sanktuarium i przed cudowną figurą gaździni Podhala odmówił różaniec. W centrum ogrodu różanego znajduje się pomnik naturalnych wymiarów Kroczącego papieża Jana Pawła II. 18 maja 2001 roku papież podniósł kościół w Ludźmierzu do godności bazyliki mniejszej i podarował swoją piłskę, która została umieszczona w ołtarzu przy wizerunku. Sanktuarium Maryny w Ludźmierzu to setek lat. To drugi pod Karwary zebrzydowskiej, ośrodek pątniczy w Arkidiesezji Krakowskiej. W 1938 roku na ołtarzu Matki Bożej w Ludźmierzu Wojsko Polskie złożyło odznaki pułkowe Dywizji Podhalańskiej. Piechota szczerców podhalańskich i szkoła podchorążych nawiedzała często sanktuarium i brała udział w nabożeństwach maryjnych. Dziesiątki tysięcy pielgrzymów z różnych miejscowości przez wieki składało hołd królowej Podhala. Również górale ze Spisza, Orawy, aż do Żywca i Ponowy Sąd przybywają pokłonić się Matce Bożej. Uroczystości, które gromadzą tutaj licznych pielgrzymów, to wniebowzięcie Najświętszej Mary Panny 15 sierpnia oraz druga niedziela września, czyli święto Matki Bożej siewnej jest to święto dziękczynienia górary za swoje zbiory.